Dzień dobry, cześć wszystkim. Witajcie w nowym tygodniu. Rozpoczynamy pierwszy pełny wrześniowy tydzień, poniedziałek, czwarty dzień września. Zapraszam Was na poranny przegląd techniczny. Na początek wykres DAX-a. Sytuacja na interwale 4-godzinowym. Tutaj tak naprawdę jeden element sobie dodamy. Mamy mierzenie 50%, które stanowi strefę oporu nadal. Tu były dwa podejścia, tak naprawdę jedno zrzucenie, drugie zrzucenie. Natomiast ten poziom pozostaje dla nas aktualny. Jeżeli chodzi o kurs, okrągłe 16 tysięcy punktów. Tutaj zwraca naszą uwagę. Także okrągłe 16 tysięcy punktów pozostaje tym oporem. Natomiast jeżeli ta korekta spadkowa byłaby pogłębiana, to zwrócimy sobie uwagę tutaj na ten pomiar FSTO, być może gdzieś próba rozwinięcia nowego trendu i korekta pędząca 1:1 tutaj wchodziłaby w grę. Zaznaczymy sobie to na zielono. Czy to jest ten obszar? Jeżeli chodzi o dokładny kurs tej strefy popytowej, 15,670, 80, nawet 15,680 punktów. Wsparcie na DAX-ie, okrągłe 16 tysięcy punktów, strefa oporu, strefa podażowa. Dobra, przeskakujemy na główne pary walutowe, tutaj sobie nieco odświeżymy sytuację. Teraz tak, mamy tutaj największą korektę wzrostową, weźmiemy sobie ją pod uwagę tutaj w ramach tej bieżącej analizy na otwarcie nowego tygodnia, nowego miesiąca nawet można też powiedzieć. I układ korekcyjny, który nam się tutaj rzuca w oczy ze strefą oporu. Oczywiście drobna biegunowość, może minimalnie wyżej niż ta niebieska linia, natomiast w granicach błędu. No i ta strefa podażowa na głównej parze walutowej wynikająca właśnie z mierzenia FSTO, na tą chwilę będzie to kurs 1,0825. No 30 kilka pipsów od bieżącej wyceny, więc na pewno osiągalna strefa na dzień dzisiejszy. Dobra, idziemy sobie dalej, czyli GBPUSD. Tutaj podobny motyw jest możliwy, jeżeli chodzi o układ na kablu. Tendencja spadkowa, układ korekcyjny, oznaczamy tutaj to oczywiście odcieniem podażowym. Jeżeli chodzi o kabla, to mierzenie FSTO wskazuje nam poziom oporu po kursie 1,2650. No tak samo jak na EURUSD, tak i tutaj ta odległość to 30 kilka pipsów, więc tym bardziej na kablu jest to poziom osiągalny w dniu dzisiejszym, tym bardziej, że za jakieś 40 minut mamy otwarcie rynków kasowych w Europie, oczywiście 40 minut od czasu, kiedy teraz nagrywam, chociaż na pewno gdzieś tam w okolicy otwarcia rynków kasowych będziecie już to nagranie mieli, więc mam nadzieję, że przygotujecie się na ten schemat. Dobra, idziemy dalej do pary walutowej USD/JPY, tutaj przebita setka, musimy sobie tą perspektywę też odświeżyć. Notowania tutaj nieco nam zamarły na wysokości 61,8. Bardzo istotny fakt. 61,8 Fibo z całego tutaj swingu spadkowego na wykresie ujka, czyli ten swing spadkowy budowany od 29 sierpnia do tego dołka z sesji z 1 września. No tak naprawdę swing o wartości prawie 300 pipsów. No i obecnie cały czas ta strefa oporu na wysokości 61,8 pozostaje aktualna. Ja bym powiedział, że to jest taka strefa kierunkowa dla pary walutowej USD/JPY na tą chwilę. Poziom cenowy 146,25. No i tak naprawdę wszystko co poniżej stwarza nam okazję do pozycji krótkich. Wszystko co powyżej w przypadku wybicia górą otworzy nam szansę do zajęcia pozycji długiej. No tej siły popytu na pewno tutaj nie brakuje, patrząc na te świece właśnie z piątku, także trzeba być tutaj czujnym i ostrożnym tutaj na tych wartościach cenowych 146,25. Sprawdźmy sobie jeszcze złoto. Tutaj 61,8 pozostaje strefą oporu na rynku złota. Podciągamy sobie mierzenie FSTO, które obowiązuje cały czas. A więc tak podsumowując tak naprawdę złoto, bo mamy tutaj schemat wyznaczony, który poprzednio też omawiałem, czyli 61,8 stałego swingu spadkowego, poziom cenowy $1948 za uncję. Natomiast bieżące FSTO, ponieważ musieliśmy nieco to zaktualizować przez to, że mamy nowy wierzchołek, to bieżące FSTO wyznaczające poziom wsparcia, no to w tym przypadku $1933 za uncję, a więc ta skala wahań dla złota w okolicy $15 tutaj na tą chwilę nam wypada, także no ciężko, żeby to utrzymać przez dłuższy czas, więc jakieś rozstrzygnięcie tutaj dość szybko powinny się pojawić, więc myślę, że ten rynek złota powinien być bardzo ciekawy w bieżącym tygodniu.